Cześć, tu Trashing Matt. Witam i zapraszam na nową serię, którą będzie mega kampania rozegrana na przestrzeni ponad 1000 lat w trzech grach firmy Paradox Interactive. Będą to kolejno Crusader Kings 2, Europa Universalis 4 i Victoria 2. Po prostu po zakończeniu rozgrywki w jednej grze przy pomocy konwertera przeniosę rozgrywkę i będę ją kontynuował w grze kolejnej. Ale tak, żeby nie było nudno, będę się trzymał tutaj kilku zasad. Po pierwsze, nie będę grał, aby wygrać i wszystko naokoło podbijać. No ponieważ podbój całego świata, wbrew pozorom, nie jest aż tak trudny. Dlatego też będę starał się odgrywać cechy granych przeze mnie postaci i podejmować w miarę realistyczne decyzje. Po drugie, nie będę wczytywał stanu gry, jeżeli przydarzy się coś złego. No, powinno to dodać smaku rozgrywce. Tak więc mam nadzieję, że przed nami zarówno sukcesy i zwycięstwa, ale też czasami porażki. Nie będę też wykorzystywał żadnych trików ani słabości zarówno mechaniki gry, ani sztucznej inteligencji. Tak więc w skrócie, no, nie gramy po to, aby wygrać i podbić świat, lecz po to, by w trakcie rozgrywki stworzyć ciekawą i w miarę realistyczną historię alternatywną. Dobra, tak więc rozpoczynamy naszą przygodę. Zaczynamy w roku 867, czyli u schyłku mrocznych wieków i na początku wczesnego średniowiecza. Chrześcijaństwo nie wybiega znacząco poza granice dawnego Cesarstwa Rzymskiego. Zaś na pozostałych terenach panuje bądź to islam, bądź to starożytne wierzenia pogańskie. I właśnie staniemy na czele jednego z tych pogańskich niewielkich plemion, a będą nimi dobrze wam znani Polanie, czyli protoplaści i założyciele naszego państwa. No ale tym razem nasza historia na pewno nie potoczy się tak samo jak w świecie rzeczywistym. Okej, na początek przyjrzyjmy się naszemu władcy, a więc Piastowi, który był legendarnym założycielem dynastii, która panowała w średniowiecznej Polsce. Spójrzmy na jego cechy charakteru. Jest uczonym teologiem. W odniesieniu do pogańskiego władcy to raczej dziwnie brzmi, no ale wygląda na to człowiekiem wierzącym. Jest też człowiekiem dumnym, pobożnym, umiarkowanym i sprawiedliwym. Tak więc no, mamy tu postać, która bardzo ceni sobie słowiańską tradycję i wiarę. 32-letni władca jest żonaty z niejaką Rzepichą i mają z nią jednego syna i następcę, którym jest 4-letni Siemowit. Okej, przyjrzyjmy się teraz naszej sytuacji względem sąsiadów. A więc tak, na północ graniczymy z Pomorzanami, na zachód mamy plemiona serbsko-łużyckie, na południe mamy potężne państwo wielkomorawskie, na wschód plemię Kujawian, zaś na północnym wschodzie kulturalnie i lingwistycznie inne plemiona pruskie. No i wszyscy nasi sąsiedzi są poganami, poza państwem wielkomorawskim, które pomimo tego, że jest państwem słowiańskim, to przeszło na chrześcijaństwo. No i wygląda też na to, że mamy roszczenia de jure do ziemi lubuskiej, która kontrolowana jest obecnie przez Serbo-Łużyczan, bo prawowicie należy ona do terenów Wielkopolski. Ok, czas teraz wybrać ambicje dla naszego władcy. No i myślę, że taka pobożna postać, jaką jest Piast, spośród dostępnych tu opcji wybrałby to, aby stać się wzorem cnót poprzez uzbieranie 500 punktów pobożności. Tak więc taką też ambicję wybierzemy dla naszego władcy. W kilka miesięcy po rozpoczęciu gry nasi sąsiedzi, czyli państwo wielkomorawskie, musi zmagać się z buntem swych pogańskich poddanych. Jak widzicie, zbuntowali się pogańscy Ślężanie, Czesi, a także połabscy Głomacze.
Jak już wcześniej mówiłem, mamy roszczenia de jure do Lubusza, tak więc upomnijmy się o tą prowincję. I wypowiadamy wojnę Serbo-Łużyczanom. Tak więc zwołajmy naszych wojów i zbierzmy ich w Poznaniu. Okej, mamy ponad 800 wojów, a nasi przeciwnicy 670. Tak więc powinniśmy spokojnie pokonać ich w bitwie. Okej, dochodzi do bitwy pod Lubuszem. I mamy zdecydujące zwycięstwo w bitwie. Tak więc ruszam w tej chwili w pogoń za naszymi wrogami do Łużyc i zwyciężamy raz jeszcze. Więc ścigamy niedobitki z powrotem do Lubusza i Polanie raz jeszcze wygrywają. No i dodatkowo pochwyciliśmy jednego z ich ważnych kapłanów. Kolejna bitwa i mamy kolejnego wysoko urodzonego jeńca. Ale no niestety wygląda na to, że te wszystkie bitwy wyczerpały nieco nasze siły. I mamy za mało ludzi, aby efektywnie móc oblegać gród lubuski. Spróbujmy zwołać jeszcze nieco wojów spośród naszych wasali. I miejmy nadzieję, że to wystarczy. A tymczasem Węgrzy podbili sobie państewko w basenie karpackim i porzucili swoje życie nomadów i stali się osiadłym ludem, ustanawiając tam Królestwo Węgier. No tak więc nasi sąsiedzi, czyli państwo wielkomorawskie, będą mieli jeszcze więcej problemów. Bo na pewno wejdą prędzej czy później w konflikt z Węgrami. Nasze posiłki dotarły do Lubusza, ale niestety, jak widzicie, wciąż mamy za mało ludzi, by móc zdobyć ten gród. A no cóż, pozostaje jeszcze opcja najęcia najemników. No i chyba nie mamy wyboru i musimy spróbować. Tak więc przyjęliśmy na nasze usługi 1500 bandę Bułgarów. Ale niestety nie stać nas na to, aby ich cały czas utrzymywać. Tak więc w pewnym momencie zabraknie nam niestety złota, aby im płacić. No miejmy nadzieję, że zdążą do tego czasu zdobyć gród lubuski. A tymczasem nasz władca stwierdza, że wykonywanie obowiązków potrafi być męczące. I ma on dość wykonywania ciągle tych samych czynności. Tak więc mamy do wyboru popaść w lenistwo, albo też stwierdzić, że no, będziemy mieli czas na odpoczynek w zaświatach. Tak więc myślę, że taki pobożny człowiek, jakim jest Piast, wybierze opcję numer 2. I zyskał on dzięki temu cechę charakteru powszechnie uzdolnione, która zwiększa wszystkie cechy naszej postaci. Banda Bułgarów już w Lubuszu. Zaczynamy powoli dokonywać oblężenia tego grodu. Ale niestety też wyczerpuje nam się złoto. I wkrótce zabraknie go na żołd najemników. A także no niestety wygląda na to, że nie zdążymy. I jestem zmuszony do dokonania szturmu. Tak więc nie będziemy czekać, aż wygłodzimy załogę tego grodu, lecz budując drabiny i sprzęt oblężniczy, przystąpimy do szturmu. Okej, jak na razie jest dobrze. Ich morale upada. I mamy zwycięstwo. Okej, niestety kiedy zabraknie już nam złota, aby płacić najemnikom, ci mogą się zbuntować i wystąpić przeciwko nam. Tak więc chcąc uniknąć tego ryzyka, rozwiązuję w tej chwili bandę Bułgarów i dziękuję im za ich usługi. W tej chwili oblegamy Kostrzyń, który nie jest już tak silnie ufortyfikowany i nasi ludzie powinni być w stanie go zdobyć.
Okej, kostrzyń zdobyty. I tym samym mamy zwycięstwo w wojnie. No i wódz Serbo-Łużyczan nie ma wyboru i oddaje nam Lubusz. Tylko że wygląda na to, że nie kontrolujemy bezpośrednio tej ziemi, lecz rządzi tam wódz Lubuszan, niejaki Bogdan. Tak więc no, jest on naszym wasalem i nie kontrolujemy jego prowincji bezpośrednio. A nasza żona znów jest w ciąży. No, mamy w tej chwili dwójkę dzieci, a więc Siemowita i córkę Wojsławę. Co my tu mamy? Księga bez tytułu została wepchnięta w ręce Piasta przez jakiegoś tajemniczego, zakapturzonego człowieka. Coś zostało powiedziane, ale nasz władca nie zrozumiał, o co chodziło. Jednak księga pozostała w jego rękach. Więc może udać się w pogoń za tym tajemniczym człowiekiem, albo też zajrzeć do tej księgi i ją czytać. Nie wiem, jak to pasuje do realiów pogańskiej słowiańszczyzny, no bo chyba piśmiennictwo nie było jakoś strasznie rozwinięte w tych czasach. No ale cóż, mamy takie wydarzenie, tak więc niech pobożny człowiek, jakim jest Piast, zainteresuje się tym, co jest zawarte w księdze. A tymczasem nasz pierworodny syn ma już 6 lat i potrzebuje nauczyciela. No i nasz władca Piast osobiście zajmie się jego wychowaniem. No i syn Piasta, Siemowit, zawsze upewnia się, aby równo podzielić słodycze, które kucharz daje dzieciom. No cóż, Piast też jest człowiekiem sprawiedliwym, a więc jest on z niego dumny. I nasz syn zyskuje cechę charakteru sprawiedliwy. No a tymczasem Wielkomorawianie poradzili sobie z buntem pogańskim i jak widzicie znów kontrolują cały Śląsk, część Połabia i ziemię Wiślą. A tymczasem na świat przychodzi nasza druga córka imieniem Wszemila. A niestety wódz Lubuszan jest spokrewniony z wodzem Serbo-Łużyczan. I w przypadku jego śmierci Serbo-Łużyczanie odziedziczą niestety z powrotem ziemię lubuską. Niestety nie mam uzasadnienia, aby odebrać mu ten tytuł. Tak więc no, miejmy nadzieję, że spłodzi on potomka i Lubuszanie pozostaną pod naszym panowaniem. Księga, którą wcześniej znalazł Piast, to głównie niezrozumiałe bazgroły, ale lektura ich nieco naszego władcę oświeciła. No ale pomimo tego, że zmaga się z kilkoma rozdziałami, to zawarta w nich tajemnica wciąż mu umyka. Piast jest pewien, że coś jest ukryte w tym dziwnym języku zawartym w księdze i jest zdeterminowany, aby dowiedzieć się, co to jest. No myślę, że opcja numer jeden. Miejmy nadzieję, że nasz władca nie popadnie w szaleństwo. No ale jak już zainteresował się tą tajemniczą księgą, no to niech kontynuuje jej zgłębianie. No i po kilku tygodniach intensywnych studiów i mnóstwa straconego czasu, nasz władca wciąż nie był w stanie rozszyfrować znaczenia tej właśnie księgi. No i stwierdza on, że człowiek, który ją napisał, był prawdopodobnie jakimś szaleńcem. Ale pomimo tego, nasz władca polubił ogólnie czytanie różnego rodzaju ksiąg i zyskuje tym samym cechę charakteru uczony. Okej, zapomniałem tego zrobić na początku, ale wyznaczmy zadania naszej radzie plemiennej. A więc tak, niech nasz główny dyplomata poprawi nasze relacje z naszym nowym wasalem, a więc wodzem Lubuszan. Niech nasz przywódca wojskowy, czy też wojewoda, zgłębia tajniki technologii wojskowej. Niech nasz skarbnik zbierze podatki w gnieźnie. Niech nasz mistrz szpiegów wykrywa wszelkiego rodzaju spiski. Zaś nasz wróżbita niechaj zajmie się zgłębianiem tajników wiary. Mamy już nieco złota, więc rozbudujmy nieco naszą infrastrukturę. Tak więc wznosimy w tej chwili dużo wyższą palisadę dookoła gniezna, co zwiększy defensywność
i zapewni nam więcej wojowników. Syn naszego władcy, Siemowit, został ukąszony przez węża. No i wygląda na to, że nasz syn poprzez głupią odwagę wciąż pakuje się w jakieś niebezpieczeństwo. I mamy tu do wyboru zachęcić go do tego, opowiedzieć całemu dworowi o odwadze naszego syna, albo wytłumaczyć mu, że czasem umiarkowanie jest lepsze niż głupia odwaga. Nasz władca jest umiarkowany, ale z drugiej strony jest też dumny. Tak więc niech pochwali się dokonaniami swego syna przed całym dworem. No i wygląda na to, że poprawiliśmy nieco nasze relacje z Bogdanem, wodzem Lubuszan. W tej chwili nie grozi już nam to, że jego ziemie zostaną odziedziczone przez Serbo-Łużyczan, ale zorganizował on frakcję niepodległości. Tak więc musimy na niego uważać, bo zapewne wykorzysta on naszą słabość, tak aby uzyskać od nas niezależność. A tymczasem Wielkomorawianie ulegli Węgrom i oddali im dużą część Słowacji. Okej, wygląda na to, że nasze zasoby ludzkie są już zregenerowane po ostatniej wojnie z Serbo-Łużyczanami. Tak więc myślę, że czas na kolejną wyprawę wojenną. I celem naszego ataku będzie słabsze od nas plemię Kujawian. Tak więc zaatakujemy ich tak, aby podporządkowali się naszym rządom. Okej, wojna wypowiedziana, zbierzmy naszych wojów. Okej, tak więc ruszamy do ziemi sieradzko-łęczyckiej, aby pokonać ich armię. Okej, dochodzi do bitwy pod Sieradzem. Aj, niestety, władca Polan Piast otrzymał dwa potężne uderzenia w głowę podczas bitwy. I przez to zyskał cechę niepełnosprawny. No i Piast nie jest już w stanie wychowywać swojego syna. No i nie jest też w stanie samodzielnie rządzić. W tej chwili jego żona Rzepicha rządzi w jego imieniu jako regent. Aj, niedobrze. No ale pomimo tego bitwa powinna być wygrana, bo mamy niemal trzykrotną przewagę liczebną. No i wygląda na to, że traumatyczne przeżycie, jakim były odniesione w bitwie rany, spowodowały, że Piast stał się tchórzem. A tymczasem, choć bitwa wciąż trwa, Bogdan, wódz Lubuszan, żąda od nas niepodległości. Ale nie będziemy szantażowani, tak więc nie zgadzam się na to. I niestety mamy w tej chwili wojnę na dwóch frontach, bo Lubuszanie wypowiedzieli nam wojnę. Ale tymczasem zgnietliśmy Kujawian w Sieradzu i ta wojna jest już niemal wygrana. Musimy tylko zdobyć kilka grodów. A tymczasem do Lubuszan przyłączają się spore bandy buntowników. A niestety mają oni już niemal 700 wojów. Tak więc będę zmuszony niestety dokonać odwrotu z ziem Kujawian, tak aby pokonać coraz to groźniejszych, zbuntowanych Lubusza. Okej, dochodzi do bitwy, ale niestety nasz władca już nie dowie się o wyniku tej bitwy, czy też tej wojny, no bo będąc w śpiączce, zmarł w wieku 36 lat w Grodzie Gnieźnieńskim. Tak więc jego następcą jest w tej chwili jeszcze zbyt młody, by samodzielnie rządzić 8-letni Siemowit. Okej, to tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejny już wkrótce.